kolejnego punktu, punktu B, projekt Komisji Ochrony Środowiska. Bardzo bym poprosił pana przewodniczącego o przedstawienie. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do zlikwidowania użytkowania terenów zielonych na terenie dzielnicy 12 wokół pomnika lotników z Prokocimia przy ulicy Górników, wokół pomnika Potwory przy ulicy Bieżanowskiej, wokół pomnika na wzgórzu Kajm, kapliczki przy ulicy Milicji przy sklepie Tesco, przycięcia żywopłotów wychodzących na chodnik przy ulicy Popiełuszki 1 i po stronie wschodniej przy ulicy Popiełuszki. Paragraf drugi uchwały wszystkich dyspozycji podjęcia. Wyżej wymienione tereny są zaniedbane, prawniki nie były zgłoszone, brak jakichkolwiek nowych nasadów. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Czyli ja będę zaraz. Ja bym prosił, żebyśmy może w tym punkcie... Tak, ja odpowiedź dopisałem. No, to... Ja to temen, ale proszę bardzo, pan... To ten papry przypuszczamy. Tak, proszę bardzo, pan... O linię punktu 5, chodnik przy ulicy Popiełuszki 1, prawda, poszczególny chodnik. Przy ulicy Bokucickiej po obu stronach, bo tam po obu stronach są drzewa, po prostu chodniki są nie do użytkowania. Nie, nie, przy całej Bokucickiej. Chodnik przy ulicy Bokucickiej. Nie, Popiełuszki. Popiełuszki po stronie wschodniej. Nie. Dobrze, to pan ma rację, pan jest. Nie, tylko po stronie wschodniej Bokucicka. Musimy przekreślić, nie, tak. Już powiem, jakie są poprawki. Ja zgłaszam takie poprawki, żeby przyjęcie żywopłotów wchodzących do chodnik przy ulicy Popiełuszki 1 po stronie wschodniej oraz przy ulicy Boguciskiej. Nie musi być po obu stronach, bo to wynika na siebie. I punkt szósty, teren przy ulicy Kurczaba. Na wysokości to jest blok na wysokości 9. Na wysokości bloku 9-11. Na wysokości bloku 9-11. Proszę bardzo. Chciałam, żeby tę sprawę przy Sarabie, to prawda, nie wiem jak to teraz po prostu wyglądało, ale... Ale nie mogło się po prostu, nie mogło żebrać do dziennika, żeby to zrobili. Ale bo to jest Małopolski Związek. To nie jest Małopolski Zarząd Federacji Niewolników. No właśnie to chodzi, że tam te tereny są podzielone, no część jest Sikitu. No to wpływmy do rzeczywiście. Ale to, co do nich należy, to... uporządkowanie terenów wzdłuż terapy. Wzdłuż terapy. Ja bym zapytał tak, przedstawiam. Proszę bardzo. Chciałbym zaproponować po prostu jeszcze do tego rankingu, żeby dopisać między autostradą a ulicą Kosocicką. Tak, jest taki teren po prostu już tak zapomniany, że to, tam jest jeszcze gorzej niż krajobraz księżycowy. Czy można by było po prostu do tego już, Nie tylko. Jeszcze chciałem krzewy przywódca do dobrego. Momencie, zaraz będę się zastosować. Przycięcia krzewu, ale nie krzewu. A zakręcie przywódca do dobrego. Uporządkowanie. Przycięcie krzewu. Uporządkowanie. Przy zakręcie krzewu przy ulicy Agatowej. Agatowej w nawiasie zakres. Proszę bardzo, pan. To ja prosiłbym o dodanie terenu przy ulicy Żabiej między mostkami prowadzącymi do parku Jeżmanowskiego. To też chyba jest teren Małopolskiego. No jest tak zahaszczone, że... To też teren Małopolskiego związku. Pojedynczo, proszę państwa. Tak, po prostu zarośnięte, że to była na rzeczu. Ja już będę panią konsultował, że teren wysokości szkoły, zespołu szkół ogólnokształtowych, edukacyjnych i polecanych. I wokół ulicy Żabiej, przy ulicy Żabiej wchodzący w stronę parku Jeżdżowskiego. No to tam jest ten drink w duszu. Tak. Jeszcze pani profesor, mam pytanie, jak można wpłynąć, bo ja dzwoniłam już kilkakrotnie do Zikitu, żeby jednak pilnowali terenu i na przykład teren przy Markizie, trzy skwery są po prostu tak zabeciałe, mówiąc o tym, że jest zaniedbane, no ale nie ma możliwości tego wyremontowania, bo miał być przekop do nowego.
co zrobimy, bo to wygląda koszmarnie. Po prawej stronie pana, koło pana Wójcika, już jest teren uporządkowany, wygląda to wyremontowanym chodnikiem sensownie, a po lewej stronie... Ale pojedynczo bym prosił, proszę państwa. Jest, bo jak to można tam, że tak powiem, działać? Czy wpisać im stały obowiązek? No, będziemy, żeby to było systematyczne sprzątanie, bo tam nie jest teren zielony, to tam chodzi o posprzątanie. Tak, ale ja tam zrobię teren zielony. No dobrze, czy ktoś z państwa chciał zadać? Czy tam coś myślałem, że pochodzą pogrodzenie na budynek? Ale nie, bo to by trzeba o to z listu już, wyjaśnienia, no. Niech sobie list wyjaśnia. To już było, to mówię, to dosyć było, ale nam tam powiedział, że to nie jest teren, niech sobie z listu wyjaśnia. Ja przeczytam wszystkie poprawki. W punkcie 5 jest wchodzących na chodnik przy ulicy Popiełuszki po stronie wchodniej i przy ulicy Boguchickiej. Teren przy ulicy Kurtowa na wysokości bloku 9 i 11. Uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki Serafy. Uporządkowanie terenu wzdłuż autostrady A4 pomiędzy ulicą Kosocicką. Przycięcie krzewów przy ulicy Agatowej Zakręt. W nawiasie, teren wzdłuż Dwinki na wysokości zespołu szkół ogólnoszkolnych integracyjnych numer 4. Ja jeszcze mam jedno pytanie, panie przewodniczący. Czy my możemy jeszcze na przykład oddzielnym projektem poprosić, zgłosić się do rady, znaczy nie do rady, tylko do spółdzielni, do pana Szmigla, żeby przyciął drzewa, bo... Znaczy, no my mamy ważną uchwałą, ale możemy pismo wystosować. Pismem, tak? No bo chyba się już pojawiają po głównym też tarków, dużo, ale do Aleksandria się idzie. Nie da się iść, po oczach biją. Dobrze, głosujemy poprawkę. Kto jest za przyjęcie poprawki? Chciałeś? Poprawka, głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęcie całej uchwały? Przechodzimy do...